Dziś nie wyobrażamy już sobie życia bez osiągnięć nauki i techniki. Także tych związanych ze zjawiskiem promieniotwórczości. Myśląc o przyszłych pokoleniach, staramy się dbać o środowisko naturalne. Pogodzenie postępu technicznego z poszanowaniem dla naszego otoczenia to wyzwanie ogólnoświatowe. Po to, by izotopy promieniotwórcze służyły ludzkości, a nie powodowały zagrożenia, dokłada się ogromnej staranności w całym procesie ich użytkowania, poczynając od produkcji poprzez eksploatację, przetwarzanie powstałych odpadów promieniotwórczych i bezpieczne ich składowanie. Na każdym z tych etapów trzeba przestrzegać restrykcyjnych norm bezpieczeństwa. Izotopy promieniotwórcze mają rozmaite zastosowanie w różnorodnych dziedzinach działalności człowieka. W medycynie służą diagnostyce, radioterapii, w badaniach naukowych służą eksperymentom w fizyce, biologii i wielu jeszcze innych dyscyplinach naukowych. W przemyśle wykorzystujemy je do wykrywania ukrytych wad materiałowych, no i szereg jeszcze innych zastosowań tu moglibyśmy przywołać również w rolnictwie. Wszelako jest zawsze coś za coś i izotopy promieniotwórcze po okresie ich wykorzystania stają się odpadem bezużytecznym, który musi zostać unieszkodliwiony i składowany. Korzyści wynikające ze stosowania izotopów promieniotwórczych przeważają nad szeroko pojętymi kosztami, w tym także tymi związanymi z odpadami promieniotwórczymi. Ogarniesz się? Jutro musimy oddać projekt. Wiedziałaś, że izotopy promieniotwórcze są w czujkach dymu? Albo co to jest defektoskop? Nie wiem, ale weź się do roboty. Odpady promieniotwórcze dzielimy ze względu na ich aktywność na nisko, średnio i wysokoaktywne. Niektórzy do grupy odpadów wysokoaktywnych zaliczają również nieprzetworzone, wypalone paliwo jądrowe, którego w Polsce jeszcze nie mamy. Ze względu na czas trwania izotopów promieniotwórczych dzielimy je na krótkożyciowe i długożyciowe. Oddzielna kategoria to zużyte, zamknięte źródła promieniotwórcze. Odpady trafiają do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych. Odpady promieniotwórcze przywożone są z całego kraju. W zakładzie nadaje się im formę, w której mogą być składowane. Rozpad połowiczny węgla C14 następuje po ponad 5000 lat, a radu 226 po 1600 latach. Dlatego wszystkie odpady radioaktywne wymagają specjalnego traktowania. Co ty robisz? Odpady promieniotwórcze sortuje się, ponieważ odpady różnych kategorii nie mogą być składowane razem. Unieszkodliwianie odpadów promieniotwórczych to szereg działań podjętych celowo dla skutecznej ochrony ludzi i środowiska przed negatywnymi skutkami promieniowania emitowanego przez izotopy promieniotwórcze. Należy do nich obniżenie aktywności odpadów, ich odpowiednie pakowanie, a jeśli zachodzi potrzeba, zmniejszenie objętości, przygotowanie do transportu, a następnie ostateczne składowanie. Mało kto wie, że pierwsze reaktory atomowe na Ziemi działały już 2 miliardy lat temu. Nad rzeką Oklo, w bogatych złożach rudy uranowej w Gabonie, doszło do spontanicznych reakcji jądrowych, w wyniku których powstały te same pierwiastki promieniotwórcze, które dzisiaj powstają w reaktorach energetycznych. To zdumiewające, ale pierwiastki promieniotwórcze uwolnione działaniem wód podziemnych z naturalnych reaktorów przez 2 miliardy lat migrowały tylko na odległość kilkunastu metrów. Przykład Oklo dowodzi, że odpowiednio zaprojektowane składowiska odpadów promieniotwórczych mogą skutecznie nas od nich izolować przez tysiące lat. Państwa członkowskie Unii Europejskiej zobowiązane są w swoich regulacjach prawnych uwzględniać zasady postępowania z odpadami promieniotwórczymi. W Polsce zostało to zrobione w ustawie Prawo atomowe. Określa ono, gdzie, jak należy lokalizować oraz jakie konstrukcje stosować, aby składowisko było bezpieczne. Przykładem bardzo dobrze zaprojektowanego składowiska jest składowisko w El Cabril w Hiszpanii dla średnio i niskoaktywnych odpadów promieniotwórczych.
składowiska są po to, żeby nic nie dostało się do środowiska. Zanim powstało to wróżanie, dokładnie przebadali teren, poziom wód gruntowych i skały. No. Dobra, sprawdź, czy wszystko mamy. Zabezpieczony ładunek zmierza do Krajowego Składowiska Odpadów Promieniotwórczych w Różanie. To jedyne tego typu miejsce w Polsce. Działa od 1961 roku. Składowisko w Różanie przeznaczone jest dla krótkożyciowych odpadów, nisko- i średnioaktywnych oraz do okresowego przechowywania odpadów długożyciowych. Wykorzystano tu grube mury fortu z początku XX wieku. Jednak najistotniejsza jest geologiczna budowa terenu. Aby składowisko odpadów promieniotwórczych było bezpieczne dla środowiska, kluczowe jest poznanie warunków geologicznych podłoża. Odpowiednie warunki, a zwłaszcza występowanie warstw izolujących, zapewnią, że ewentualne migracje radioaktywnych substancji nie zagrożą wodom podziemnym czy wodom powierzchniowym. Dzięki systemowi wielu poziomów osłon, tak zwanych multibarier, spełniane są surowe wymogi bezpieczeństwa. Składowiska odpadów promieniotwórczych nie można zbudować gdziekolwiek. Muszą być spełnione rygorystyczne warunki dotyczące budowy geologicznej, hydrogeologii. Badania terenu, skały, na której ma powstać składowisko odpadów promieniotwórczych, to tylko jedna z wielu barier zapewniających bezpieczeństwo eksploatacji składowiska. Równie ważne są optymalne przygotowanie odpadów promieniotwórczych, ich obróbka i opakowanie, a także możliwości inżynieryjne, dobór odpowiednich materiałów i właściwa konstrukcja komór składowiska. Dodatkowym elementem jest stały monitoring składowiska. Częścią monitoringu jest określanie sejsmiczności obszaru, na którym znajduje się składowisko odpadów promieniotwórczych. Określamy, czy dany obszar jest stabilny, nie podlega ruchom tektonicznym, które mogłyby takie składowisko zniszczyć. Składowisko jest monitorowane i w trakcie eksploatacji, i po jego zamknięciu. W czasie używania składowiska odpadów promieniotwórczych jest prowadzony monitoring, który polega na pobieraniu próbek gleby, roślinności, powietrza, wody i sprawdzaniu, czy takie składowisko jest w 100% szczelne i bezpieczne. Próbki bada się wielokrotnie w ciągu roku. Badaniem próbek zajmuje się kilka niezależnych od siebie instytucji. Zdolni jesteśmy, co? My? No. Badania wykazują, że poziom promieniowania w Różanie jest porównywalny do poziomu promieniowania naturalnego w innych miejscach w Polsce. Jak długo będą przestrzegane surowe wymagania prawne dotyczące bezpieczeństwa i takie miejsca będą odpowiednio monitorowane, tak długo możemy być spokojni o bezpieczeństwo nasze i środowiska naturalnego.